Hej, Twilight, jaką mamy następną lekcję? Bo wiesz, chyba za chwilkę będzie dzwonek. Nie wiem, czy zdążę jeszcze zjeść moje jabłko. Jestem głodna, ale nie chcę później, no wiesz, tak jeść na szybko. To co mamy następne? Moment, Pinkie Pie. Muszę to tylko sprawdzić w planie. Ten nowy plan jest za trudny. Jeszcze całego nie zapamiętałam, więc według planu następna jest... Tak, muzyka! Będzie fajnie! Muzyka? No to wreszcie coś dla nas! Może w końcu otworzą jeszcze kółko taneczne? Tak bym chodziła na kółko taneczne. Byłoby super! Tylko jeszcze go nigdzie nie ma. Myślisz, że powinnam o nie zapytać? No jasne, że tak. Pinkie Pie, koniecznie zapytaj o kółko taneczne. Jeśli ty się zapiszesz, to zobaczysz, że więcej osób też się z chęcią zapisze. I dalej jedz to jabłko, bo za chwilkę będzie dzwonek i będziemy musiały iść na zajęcia. Szybko, szybko! Na pewno za chwilę wszystko się zacznie. O, za chwilkę zjawią się uczniowie. No dobrze. Porządek na sali już jest, tablica przygotowana, zapisałam im nowy utwór. Ciekawe, czy zgłoszą się jacyś chętni. Musimy przedyskutować jeszcze parę kwestii. Nie wiem, czy uda nam się uruchomić nasz teatrzyk szkolny. Możliwe, że będzie za mało chętnych. Dzień dobry, pani profesor. Dzwonek już był. Chyba przyszłam pierwsza. Trochę się pospieszyłam, ale nie mogłam się już doczekać lekcji muzyki. To znaczy, że mogę wybrać sobie miejsce? Usiądę gdzieś blisko. Widzę, że już jest nowy utwór na tablicy. Super! Wow! Wiedziałam, że to moje ulubione zajęcia. Jejku, Twilight, spokojnie. Widzę, że jesteś bardzo podekscytowana. Najpierw usiądź. Poczekamy jeszcze na resztę klasy, a dopiero później rozpoczniemy naukę. Dzień dobry, też już jestem. Nawet się nie spóźniłam. Musiałam tylko zjeść jabłko. Znaczy śniadanie zjeść do końca musiałam. No dobrze, to Twilight, ty już jesteś jak zawsze pierwsza. No ale dobra, to... no to od czego dzisiaj zaczynamy, pani profesor? No dobrze. Myślicie, że to już wszyscy? Trochę was mało. Nie powiem. Spodziewałam się więcej osób. Ale dobrze. Zaczynamy. Dzień dobry. Czy tutaj się odbywa lekcja muzyki? Przyszłam na zajęcia. Chciałabym się zapisać do waszego kółka muzycznego i wziąć udział w zbliżającym się przedstawieniu. Słyszałam, że takie ma być. Czy to prawda? O, Twilight, wiesz coś o tym? Przedstawienie? Naprawdę? Ojejka, czemu nic mi pani o tym wcześniej nie powiedziała? Jasne, przedstawienie to super pomysł. Ja też chcę wziąć udział. Czy ta piosenka z tyłu to jest piosenka do przedstawienia? Proszę pani, niech pani powie. Zgadza się. Przedstawienie zbliża się wielkimi krokami. Czas rozpocząć próby. Dlatego zaczniemy wszystko na lekcjach muzyki, żeby mieć więcej czasu, aby dobrze się przygotować. Jeszcze nie wiem, kto zagra główną rolę, ale myślę, że trzeba będzie zorganizować konkurs. Konkurs? Ma być konkurs? To ja też chcę! I proszę pani, miałam jeszcze zapytać, a co z kółkiem tanecznym? Otworzymy je już w tym roku? Bo miało być w zeszłym roku i nie było tego kółka, to może będzie teraz? Kółko taneczne? No nie wierzę. Co ty sobie myślisz, Pinkie Pie? Kółka taneczne są dla małych dzieci. Każdy wie, że w naszej szkole nie ma kółka tanecznego i nigdy nie będzie. U nas rozwijamy tylko śpiew. Nie wiem, czemu ty chcesz tańczyć. Nagle ci się zachciało tańca, ale przedstawienie też mi się podoba.
Ja na pewno zdobędę główną rolę. Nikt nie jest lepszy niż ja. Ej, Adagio, myślałam, że wypisujesz się z naszej grupy. Co ty tutaj nadal robisz? Przecież mówiłaś, że nas nie lubisz i że się wypisujesz. Nie powinnaś przychodzić na zajęcia. Zmieniłam zdanie. Mogę zawsze zmienić zdanie. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo. A póki jest do zdobycia główna rola w przedstawieniu, to tym bardziej tego sobie nie odpuszczę. O nie! Czy to oznacza jeszcze większą konkurencję? Och, ja nie lubię takiej dużej konkurencji. Myślałam, że to wszystko się jakoś łatwo rozdzieli i od razu będą wyniki. Oj nie, Fluttershy, przygotuj się, że zarówno w teatrze, jak i w muzycznym świecie nigdy nie jest tak prosto. Trzeba się dużo nastarać, aby dostać główną rolę. Właściwie to samo odnosi się do każdej innej dziedziny. Więc jeśli chcesz mieć główną rolę w przedstawieniu, zacznij ćwiczyć już teraz. Pierwszy utwór jest napisany na tablicy, a następne będę sprawdzać podczas castingu na przedstawienie.